Kolejne spotkanie, któremu się przyjrzymy, to jest spotkanie Pana Jezusa i przełożonego faryzeuszy. Czytamy o nim w Ewangelii Łukasza, 14 rozdział, od 1 do 24 wersetu. A gdy Jezus wszedł w sabat do domu jednego z przedniejszych faryzeuszów, aby spożyć posiłek, oni go podpatrywali. I oto zjawił się przed nim pewien człowiek chory na puchlinę. Wtedy Jezus zapytał uczonych w zakonie i faryzeuszów, mówiąc, czy wolno w sabat uzdrawiać, czy też nie. A oni milczeli. On zaś ujął go, uzdrowił i odprawił. I tutaj jest prosta wskazówka Pana Jezusa dla innych. Uczcie się ode mnie. Tutaj w sytuacji, gdy Pan Jezus odwiedza tak wysoko postawionego faryzeusza, jest dla nas w swoim zachowaniu, w swoich słowach oraz w swoich czynach doskonałym przykładem. Poza tym w jego działaniu jest Boża siła, a w słowach Boży autorytet. Jego wskazówki są dla nas aktualne, bliskie i łatwe do przyjęcia. Możemy wyszczególnić cztery ich cechy. Po pierwsze, łaska ma wielką wartość. I oto zjawił się przed nim pewien człowiek chory na puchlinę. Trzy fakty są charakterystyczne dla tego zdarzenia. Był sabat. Faryzeusze szukali powodu, by znaleźć jakiś błąd u Pana. Wśród nich znajdował się człowiek chory na puchlinę. Mądrość naszego Pana zadziwia nas. On, zanim uzdrowił tego człowieka, postawił obecnym tam ludziom dwa pytania. Pierwsze pytanie, wolno w sabat uzdrawiać czy nie? Tym pytaniem oraz uzdrowieniem, które po nim nastąpiło, Pan pokazał, że łaska jest ponad sabatem. I drugie, jeśli osioł lub wół któregoś z was wpadnie do studni, czy zaraz, nawet w dzień sabatu go nie wyciągnie? Tym samym wyjaśnił swoim słuchaczom, że oni sami też przedkładają łaskę nad sabat, jeśli chodzi o ich własne bydło. Łaska prowadzi do skromnego zachowania. I tutaj to, że łaska prowadzi do skromnego zachowania, kieruje nasze oczy na to, że Pan Jezus zauważył, jak obierali pierwsze miejsca. W tych słowach Pan pokazuje, jakie motywy kierowały zgromadzonymi tam ludźmi, którzy zajmowali pierwsze miejsca i jakie przyniosło to skutki. Dążenie do zajmowania pierwszoplanowych miejsc jest wyrazem pychy, a jego następstwem poniżenie. Niestety w wielu przypadkach ta prosta zależność potwierdziła się zarówno wśród ludu Bożego, jak i w doświadczeniach pojedynczych wierzących. Usiądź na ostatnim miejscu. Ta mądra rada Pana Jezusa pokazuje ducha łaski i pokorę. Rezultatem jest chwała. Na zakończenie Pan Jezus Chrystus podkreśla tę znaczącą prawdę słowami. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Szatan sam siebie wywyższył i został poniżony. Chrystus sam siebie poniżył i został wywyższony. Do kogo my chcemy być podobni? Kolejny fakt to taki, że łaska jest bezinteresowna. Bezinteresowna. Gdy dajesz obiad albo wieczerzę, nie zwołuj swoich przyjaciół, ani swoich braci, ani swoich krewnych, ani bogatych sąsiadów, żeby cię czasem i oni nawzajem nie zaprosili. I miałbyś już odpłatę. Łaska oferuje, łaska ofiaruje, nie oczekując odwzajemnienia. I przeanalizujmy swoją listę gości, naszych gości listę. Nieczęsto zapraszamy nic nieznaczących i niegodnych uwagi wierzących. Odpłatę bowiem będziesz miał przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych.
Świadomość otrzymania w przyszłości zapłaty od Boga pomaga nam w obecnych czasach zrezygnować z chwały od ludzi. Łaska jest nieznużona, nie męczy się łaska. Pewien człowiek przygotował wielką wieczerzę i zaprosił wielu. W tym opowiadaniu Pan Jezus Chrystus pokazuje wytrwałość łaski. Bóg sam jest tym człowiekiem, w cudzysłowie człowiekiem, w tej przenośni, który wydał świąteczne przyjęcie. Pomimo odrzucenia i obojętności ludzi do dnia dzisiejszego, Jego oferta łaski jest aktualna. Chciejmy być naśladowcami Bożymi.